Proszę Państwa, ja Państwa żegnam, bo ten Sylwester już bardzo długo trwa. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie. To jest wyjątkowy odcinek. Bardzo miło, Przypnę Ci tutaj miło. A Państwa z nich już mnie nie słychać. Do widzenia! Nie będę nikomu przerywał teraz. Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. Dobry wieczór Państwu. To jest specjalne wydanie cyklicznego programu kolarskiego. Wydanie sylwestrowe, noworoczne, zależy kto kiedy będzie oglądał. Witają Państwa od lewej. Paweł Bernas. Grzegorz Ignatowicz. Czyli potężny bielszczanin, dodam jednego. I Michał Kęba. Proszę Państwa, proszę, po pierwsze jesteśmy trzeźwi, proszę sobie nie myśleć, że jest Sylwester, że coś tam. To Państwo nie jesteście pewnie trzeźwi, ale to Wasz problem. Po drugie, mamy dwa mikrofony i trzy osoby, w związku z czym jak ktoś chce mówić, to niech mi powie. Ja jestem okej, okay. ja mogę kiedy chcę. Tak, ja proszę się zgłaszać, chcę. Jest pewne takie... Ja kiedyś po prostu oglądałem taki odcinek kanału sportowego i tam wszyscy byli pijani, robili straszny bałagan, a i tak ludzie to oglądali, więc my możemy robić coś w tym stylu. Prawda się wybroni. Prawda się wybroni. A pan w jakim trybie będzie się wypowiadał? Jak ktoś kogoś obraża, to nie trzeba trybu. To po pierwsze. A wy nie pijecie? To chciałem tylko powiedzieć. On the limit. Dobra, mamy już jedno za sobą. Proszę Państwa, prosiliśmy Was dzisiaj na Instagramie, żeby zadawać nam pytania, bo ten odcinek CPK dzisiaj jest poświęcony temu, nam trochę poświęcony, żeby powiedzieć o kanale Kultury Kolarskiej, profilu na Instagramie, stronie www, bo mamy taką o tym, jak podsumowujemy sobie ten rok, jakie mamy plany na kolejny. O podcaście na Spotify i na Apple. Subskrybujcie. I na Apple, jak to się nazywa? Apple Music. Jest Apple Podcast, coś tam takiego, czy iTunes? Będzie. I będzie. Bo często to pytacie. Właśnie, i to co na przykład będzie. Czyli będzie na Apple. Tak, będzie, proszę Państwa. Mamy pytania od Państwa, będziemy po prostu odpowiadać. Jakie nowe pomysły na 2024? Wybrałem sobie to pytanie, nie ukrywam, bo to jest bardzo dobre pytanie. To jest ten właśnie na Apple, ten podcast. Tak. Czapka nowa dla Pawła, żeby też miał. Czuję się taki bez czapki. Tak, ale nie, tak w skrócie, ja będę trochę mówił, bo muszę wyjść zaraz, więc zacznę. Będą się tu... Telefon nam został, bo... Właśnie, to jest problem. Dobra, ja też mam. Proszę Państwa, będą się pojawiały nowe osoby w samym CPK, to po pierwsze. Będziemy się, zresztą już się pojawiły, bo pojawił się nie tyle potężny bielszczanin, co potężny geograf, Maciej Proficz, i on tu będzie jeszcze od czasu do czasu do nas, mam nadzieję, wracał. Będziemy się w ramach cyklu podróżniczego, egzotyczne podróże z Maciejem Proficzem, lofoty, dużo lofot tego typu. I tak dalej. I będą się inne postacie, nie zdradzimy wam jeszcze jakie pojawiać, będziemy się mieszać tutaj w dwuosobowych składach, będziemy nadawać zdań, czasami zdalnie, bo czasami będziemy po prostu bardzo, bardzo daleko stąd. Bo chcemy sprawdzić dla was te wszystkie miejscówki, lofoty i tak dalej. Będzie nowa szafka prawdopodobnie. Bo będzie nowe studio. Nowe studio też. Się rozbudowujemy. Dobudówkę zrobiliśmy. W ogóle nie jest tak, że po prostu potężny bielszczanin się wyprowadza i nie będziemy mogli nagrywać u niego na chacie, tylko... Być może to jest ten moment w naszej historii, żeby odwrócić kamerę, ale i pokazać, co jest za nią, ale a może jeszcze nie. Więc najważniejsza rzecz. CPK będzie się pojawiało co do zasady dalej co 2 tygodnie i będziemy sobie tam o różnych takich trochę bardziej ogólnych sprawach opowiadać, ale możemy wam obiecać, że będziemy rozbudowywać kanał. I będziecie nas widzieć minimum co tydzień, tak może to już teraz chyba zapowiedzieć. Będą po prostu inne formaty. Będziemy jeździć po kraju i nie tylko z kamerą i z rowerem. I po Czechach, Słowacji i nawet krajach niemieckojęzycznych. I będziemy chcieli się też z wami trochę bardziej zbratać. W Śląsku. No, Śląsku jak? Śląsku tam, że... Śląsku czeskim. Niemieckojęzycznym to u mnie już w mojej okolicy są podwójne nazwy miejscowości. Nie chwaliłbym się tym. Kieferstadtel. No właśnie. Sierakowic. Czekaj, ostatnią rzecz chcę powiedzieć, zanim pójdę. Chcę jeszcze powiedzieć, że... 37 sekund, ale nie stresuję. Chcę jeszcze powiedzieć, że zapomnę. Jaki plan? Będzie merch?
Będziecie mogli koszulki sobie fajne kupić z napisem Kultura Kolarska, czymś innym. Będą fajne. Ustawki? I będą ustawki. Będziemy się spotykać, jeździć z wami na rowerach. Nie wiem, czy regularnie. Jeszcze lepiej. Będą wyjazdy nawet. Takie sygnowane, bo będziemy już tak fajni, że będą sygnowane. Nie będziemy robili, będziemy sygnowali. Tak, albo ktoś z nas będzie robił, a Kultura Kolarska będzie to sygnowała. A my będziemy tak dotykać i mówić, jedź chłopie, jedź. Pozwalamy będzie ci kulturalnie. I nawet co więcej, zapraszamy ludzi, żeby tam jechali. Będzie parę takich wyjazdów. Jeszcze tak patrzę, czy jest coś, o co powinniśmy. To już wy sobie chyba. Tak, to ja tutaj mogę. Tutaj Bernie Bern pyta, czy potężny bielszczanin bierze 200 kg w przysiadzie? No. Po świętach tak. Okej, okay, dobra. Tak. Proszę państwa, ja państwa żegnam, bo ten Sylwester już bardzo długo trwa. Dziękuję bardzo, dziękuję tobie. Dziękuję bardzo. To jest wyjątkowy odcinek. Bardzo miło, Przypnę ci tutaj miło. A państwa z nich już mnie nie słychać. Do widzenia! Nie będę nikomu przerywał teraz. Dobra, my wracamy. Żartowałem z tym przerywaniem. My wracamy do tego, może też co było, no, kanał Kultury Kolarskiej na YouTubie zaczął się gdzieś tak pi razy drzwi w połowie roku. Zaczęło się od niewinnych podcastów. Podsumowań, zapowiedzi. Tak, i w tym roku chcemy na pewno więcej wyścigów dla was omawiać. I cały czas szukać tematów około wyścigowych, w sensie około kolarskich i takich właśnie, żeby też docierać do wszystkich was, którzy może się tym... Dobrze. którzy może nie interesują się samym ściganiem, a po prostu lubią kręcić na rowerze. Do was też na pewno będziemy, tak jak staramy się cały czas wychodzić. No i co, z mojej perspektywy tak, prowadzącego, współprowadzącego, osoby, której po prostu się przeszkadza w CPK, mogę powiedzieć, że to jest strasznie ciekawa w ogóle przygoda. Strasznie wam dziękuję za to, że oglądacie, że się udzielacie, komentujecie i jakby tworzycie taką no, bardzo kulturalną dyskusję wokół wokół wszystkich odcinków. Także za to bardzo dziękuję i bardzo przepraszam za prowadzącego. Ale tam Paweł, wiesz. No i co? Przejdźmy może do pytań, ponieważ jest ich... Tam rodziców pozdrów, życzenia przekaż. Jest ich trochę. A propos, chcemy wasze pytania a propos właśnie naszej działalności. I tutaj widziałem takie chyba najbardziej trafione. Jakie nowe pomysły na 2024? To już omówiliśmy. Co udało się osiągnąć, a czego nie? A to jest kontynuacja pytania. Czy dalej widzicie potrzeby istnienia kultury kolarskiej? Waszym zdaniem, co udało się osiągnąć, a czego nie? Pyta Wanios Irek. No, my widzimy potrzebę bo się tworzenia kultury kolarskiej. Pytanie, czy wy widzicie, bo tak naprawdę to determinuje potrzebę, jeżeli są, a cały czas rośnie. Tak, dziękuję za co. Dziękujemy. I zachęcamy. Także chyba ta potrzeba jest, bo wyniki osiągamy bardzo sympatyczne, jak na tą niszę, którą no, nie da się ukryć, jest kolarstwo w Polsce jeszcze niestety, ale dzięki nam oczywiście będzie rosło. Co udało się osiągnąć, a czego nie? Rzadko kiedy udawało się zmieścić w planowanym czasie, a udało się osiągnąć całkiem dużo, chyba ponad 2000 subskrypcji na kanale YouTube'owym. Mieliśmy jakby te nasze założenia, jeśli chodzi o społeczności mniejsze, więc już jesteśmy wam bardzo wdzięczni, że udało się stała widownia uzyskać i bardzo dziękujemy za każdego nowego obserwującego. Stała widownia na poziomie 5000 na odcinek i prawie 7000 obserwujących na Instagramie. To tak jak mówię, w tym kolarskim polskim świadku to są takie wyniki, które od startu osiągając można czuć dumę z tego, co się robi, szczególnie, że to wszystko są organiczne wyniki, bo nie inwestujemy w reklamę, docieramy do was organicznie i po prostu takim czystym, dobrym kontentem i głównie podejściem naukowym. Taki, wiedza, humor. Doświadczenie. I kępa gdzieś tam, nie? Za co przepraszamy, ale w sumie to on to wymyślił, więc trochę jesteśmy na niego skazani. Dlaczego nie ma was na Apple Podcast? Przecież to standard Spotify i Apple. To już było. Będziemy.
Kto wpadł na pomysł profilu? No tutaj zaczął Michał z tobą i tak, Tomkiem. I Tomkiem Czernichem, którego serdecznie pozdrawiamy tutaj. No i dziękujemy, bo pewnie gdyby nie jego wkład, to ciężko by nam było teraz rozmawiać, bo nie byłoby kultury kolarskiej, tak? Ja tutaj, chłopaki to założyli i odezwali się do mnie, ja chętnie, że tak powiem, przyjąłem propozycję. Poświęciłem swój czas, rodzinę, tak, obowiązki. I tutaj siedzę i nagrywam i czasem coś napiszę. W sumie a propos 2024 to mam nadzieję, że będę więcej pisał, bo bardzo to lubię, a rzadko znajduję na to czas. A jakoś znajduję czas na przeglądanie Instagrama długimi godzinami. Muszę to zmienić po prostu, te proporcje, czego sobie życzę i wam też, żebyście znaleźli więcej czasu na takie... Ja też obiecuję, że mój artykuł z zapowiedzią kolejnego filmu się w końcu ukaże w najbliższym czasie. Także to są takie nasze postanowienia noworoczne. Ulubiony film z 2023, no, ciężko mi tak trzeba powiedzieć, ale jestem Team Oppenheimer. Bo nie widziałem Barbie, ale głównie dlatego, że jestem tak bardzo Team Oppenheimer, że nie widziałem potrzeby oglądania Barbie. Tutaj, czy wyciśniesz 200 kilo w przysiadzie, to już było. No i co? Myślę, że ten specjalny odcinek zakończymy życzeniami. Życzymy sobie i wam, nie no, głównie wam, dobrego, lepszego, spokojnego i zdrowego. Zdrowego i takiego 2024 roku, w którym będziecie mieli więcej czasu na rower. Wiele przejechanych kilometrów. I dobrej pogody, bo w tym roku pogoda była fatalna. Takie miałem odczucia, bo więcej wyścigów startowałem w błocie niż w roku poprzednim, ale to już może nie będziemy wchodzili w to, bo z drugiej strony dobrze jak pada, bo jest susza. Dobra. Najlepszego do siego. Dziękujemy wam i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pozdrawiam ja, Paweł Bernas i Grzegorz Ignatowicz. Potężny Bielszczanin. Dzięki. Dzięki. Tyk, tyk.